A, jed <głos> <Sorry>. <głos> a jednak. A jednak. A jednak. Baconku. Tak, Karolina, na Twitchu i internet działa, więc z zaskoczenia, żeby nie zmarnować tego wszystkiego, co było przygotowane, nie musicie robić tego na za tydzień od nowa, bo większość z tych informacji pewnie i tak by się nie zmieściła do Gamecasta za tydzień. Musieli być tak tak, tak. 30 ton lista przebojów. A, ale bardzo, bardzo szybko, tak, Rzeczywiście, no. Chwilę mi zajęło przypomnienie sobie. Albo jak. Azjatycy komentatorzy piłki nożnej. Wszystkiego, tak, oni są szaleni. W LOL oglądałem kiedyś. Dwóch czy trzech sekundantów. Komentarz, tak. Nie mieliśmy internetu, mogliście zobaczyć po naszym wpisie na Facebooku. Ale skoro, LTE. skoro już mamy internet i nie nadajemy go z komórki ani z niczego, bo by się to na pewno nie udało, to stwierdziliśmy, że zrobimy Wam GameCasta, żeby nie było Wam smutno 128 żeby Paweł miał co obrabiać w weekend. Maja 19 żeby Paweł miał co obrabiać i wrzucać żeby widzieli nas jeszcze piękniej i lepiej do tego. O to jesteśmy. To my. I co? Panie, ale zacząłem stanie. O i co? A robot i nic. <laughs> bardzo <nieźle. laughs> By the way. Mariusz, Mariusz bardzo chce coś powiedzieć. By the way profesjonaliści. Po wszystko tak w ogóle, jak robimy w czas, to później bardzo dobrze wychodzi. Chciałem zapytać, co grałeś, ale grałeś w Zelda i potem jest później, więc grałem nie będę Zelda. cię pytał o to, w co grałeś. I, I chciałem cię zapytać, czy ty grałeś w Diabolo? Nie, nie grałem. Nie grałeś, a miałeś. Miałem, ale... Hmm. W piątek coś tam robiłem, w sobotę coś tam robiłem i już w niedzielę mi się nie chciało. W niedzielę też nie wiem, czy czegoś nie robiłem. Nie pamiętam, jak już tak mi się ten tydzień strasznie dłużył. Więc w niedzielę nic nie robiłem. Więc nie robiłem, bo pomyślałem, że skoro tam mi się nic nie zmieniło tak naprawdę i będę sobie wow, mógł wbić 20 poziom i może zabić bossa, jak mi się uda. To to. to, to e. Chris napisał, że grał w Diabolo i powiedz, Chris, czy ubiłeś na 20 poziomie, a nie 25 względem poprzedniej bety tego smoka na końcu? Alka Krzap. Czy jak to się tam nazywa? Czy tam innego smoka? tak. I czy dostałeś dzięki temu coś? Monta. Ja, no, Zelda naprawdę wow, jeżeli mm. chodzi o to, to jeszcze do tego dojdziemy. Mm, ale mogę wam powiedzieć, dlaczego ten kościotrupy nekromanty nie grają na, na oh. <noise> bo nie ma <mało> organów. <noise> Nie grają muzyki kościelnej, bo nie mają organów. To no. jest tylko. Zuchar dringera. No, zaczęliśmy dobrze. Z tymi ziomkami, no właśnie. Tak jak Chris pisze, tymi warto mieć znajomych, jak się gra w gry online, szczególnie, bo widziałem, że parę osób próbowało solo ubić tego smoczka i to było dość ciężkie. Znalazłem jeden artykuł o tym, że Blizzard w jakiś sposób nagrodził, nie wiem, że komentując, czy wy inny. YouTuber... Gracza, nie YouTuber, a to nie był hmm. YouTuber, który próbował ubić solo i cały czas miał killstile. E. Kill hmm. kill Steel e. Dobrze, powiedziałem. Tak. ks -ie. Tak, jak moja żona mówi, że gram w hondhaldzie. Albo w handholdzie. W hondhaldzie? Nie, nie, w hondhaldzie to nie mówi, to ja chyba powiedziałem, w handholdzie. Albo w holdhandzie, o. No, można i tak. Najważniejsze, żebyś wiedział, o co chodzi tak naprawdę. Żebym grał. Tak. To też jest ważne. Z Dzisiaj dużo ciekawych rzeczy, właśnie, no. zanim dojdziemy do remasterów i reworków, których o dziwo w tym roku, jak i w tej dekadzie, jak i wszędzie jest pełno, rozmawialiśmy o tym na wtorkowym Gamestoku w księżnicy, bo mówiliśmy o retro, o kulturze retro i grach. Tak jak retro ma się teraz dobrze, sięgaliśmy do epoki 16-bitowych urządzeń konsol, była tego masa wystawiona wraz z cukluskimi retromaniakami, było i do pooglądania, i do pogrania, ale jak patrzymy na współczesne sprzęty i nasz dzisiejszy GameCast, który nie jest retro, ale prawie w czas, czyli w przyszłość, to jest tego coraz więcej na współczesnym rynku, ale może jeszcze z bieżących rzeczy. Jestem ciekaw, co myślisz na ten temat, że od aktualizacji 24.40 w trybie Battle Royale i zero budowania w Fortnite, bo w czym innym pojawiła się opcja gry rankingowej. Będzie można zmagać się o srebro, złoto, platynę, diament i elitę, a później czempiona oraz ostatecznie Unreal. I co ciekawe, jak dostaniesz rankę Unreal, to dostaniesz ją i numerek do niej i mm -hmm. tego numerku nie tracisz do końca sezonu i z tej ranki nie spadasz. Rangi nie tracisz, ale o numerki możesz grać dalej. Chyba. O numerki grać dalej? Nie wiem, tak. że już wbiłeś się, że jesteś tam 38, który dostał tą rangę. to w Aha, że to ma. prędkościowo. To nie jest tak, że pierwszy, który wbił w tym sezonie, na przykład to jest pierwszy, Andril, później drugi, A. trzeci i tak dalej. To nie to jest podium, tylko raczej kolejny podium. Okay, nie, myślałem, tak. że to działa tak samo jak w Magicu na przykład, czy tam w większości rankingów, czy w Hearthstone, że po prostu jesteś w tym i tam sobie już walczysz tylko o cyferkę w tej randze całej. I jak, co myślisz na temat rankingów w Fortnite? Nie, dobrze. Możesz numerki tak? zwiększać w trakcie. Można. Gry. Bo Chodzi o to, no, żebyś. chciał... Czy to, chciał... Jest, czy to jednak, jednak to jest pozycja na podium? Tak, Unrealów? bo to chodzi o to, że wiesz, jakbyś wbił Unreal i nie mógł spać z rangą. Ogólnie, jakbyś, gdybyś wbił jakąś rangę, to byś przestał grać w Fortnite a na, na głównym koncie, bo nie chciałbyś przypadkiem stracić rangi. No tak. I spaść, nie? No bo to jakby o to w tym wszystkim chodzi, a o coś tam trzeba walczyć, żebyś nie chciał przestać grać z kolei. A tak wbijesz w numerek Unreal i też nie będziesz chciał go stracić, więc nie będziesz grał. Mm, ale widzisz, tam jest tak pewnie jak w LoL ustawione, że te punkty albo się zmniejszają, albo ludzie mogą cię przeskoczyć. Im więcej mm -hmm. masz punktów w tym Androidu, tym wyżej jesteś, po prostu, nie? Jak Twój stosunek do rankingów w Fortnite'cie i tych lig? Mm, ciężko mi powiedzieć. No, wydaje mi się, że dziwne, że tego nie było wcześniej. Ja za tym. Ja jestem na nie. Czemu? Bo uważam, że to powoduje grę w stronę toksików w, to, w stronę zachowań nie do końca pożądanych, w stronę nadmiernego się ścigania i nie mówię tu o samej jakby mechanice in-game, mm -hmm. tylko bardziej community i co się wokół tego zadzieje. Nie to, żebym był jakimś super aktywnym uczestnikiem community mm -hmm. Fortnite'a, wręcz przeciwnie i może dlatego w tej grze multiplayer bądź co bądź najbardziej pasowało mi to, że mogę sobie porobić jakieś rzeczy samemu w małych drużynach, i dzięki temu nie musisz mieć tej presji ścigania się. Oczywiście dla graczy, którzy są stricte competitive, którzy, którym tylko na tym zależy, jak najbardziej. No ale może grać da. normalnie, normale, jakby, mm -hmm. Bez bezręgowe rzeczy. Zdaję sobie sprawę. to, no, pytanie tylko jak się baza ludzi rozleje, czy ktoś będzie grał w normale, skoro są rankety do grania. No właśnie. Aczkolwiek w LoLu tam dalej znajdziesz normalny mecz i sobie możesz w nim grać, tylko to jest trochę inaczej. Szkoda, że w zero budowania nie ma solówek. Trzeba grać duo, żeby rankę grać. Aha, okej. Okay. No bo w Battle Royale zwykłym to jest. Mhm. Tam, gdzie masz budowanie, to masz grać solo. Tylko, że ja nie umiem budować, więc nie będę grał. No, zobaczymy. Jakoś ja nie jestem super graczem. W Fortnite w ogóle nie gram praktycznie. Więc mi to tam whatever, ale no, nie dziwię się, że to zrobili w końcu. Po prostu. Ja gram na PS5 i nie mogę się zdecydować. tak Sprawdziłem po latach grania no. też w fps y albo w ogóle jakieś first person przeróżne gry. Czy, czy mi jest lepiej celować? To jest mm. niesamowite doświadczenie, ponieważ wcześniej byłem defaultowo przekonany, że przez te naście, dziesięć lat grania na PC myszka i klawiatura ma start race. Po prostu mm -hmm. jeszcze w ketchupie <grym> mogę meczyć myszkę i wtedy jest komplet. <grym> tysiące wysp, jak to zrobię? Natomiast nie. Okazało się, że wcale For Fortnite mi to pokazał, który działa uber-płynnie na PS5 mm. z Unreal Engine 5, że nie miałem jakichś super lepszych wyników na myszce klawiatury i, i potrafiłem sobie padem radzić podobnie. No. Tylko też dużo bardzo grałeś padem. Nie strzelałeś dużo padem, więc tak. To jakby ci to tak, mówi, tak. I wiem. teraz zauważyłem, że ten poziom gdzieś tam się wyrównuje, jeżeli nie jestem jakimś super hardcorem, A nie jestem. No tak, oh. tak. tak. No. A co na to Blizzard, Nie wiem, czy widziałeś. Widziałem, tak. Blizzard wpadł na pomysł, że wyda grę. Czyli Overwatch 2 zabije overwatcha zwykłego. I tego overwatcha dwójkę będziecie musieli kupić od nowa, nawet jeżeli mieście overwatcha i tam będzie tryb PVP, i on będzie taki sam, jak był poprzednio w Overwatchu, ale za to damy Wam tryb PvE, w którym będą talenty, tam będzie można rozwijać swoją postać, przechodzić różne misje. No i zrobił ostatnio streama i okazało się, że wcale jednak tego trybu PvE nie będzie. Zabili, miało być drzewko zdolności dla każdej postaci oddzielne, co byłoby super, bo masz masę mm -hmm. kontaktu, który możesz sobie grać, kombinować, coś tam ustawiać, projektować, a teraz zabili PV, eee, spoko, jednak nie. No właśnie to jest to. Sprzedali po prostu taką samą grę, no bo Overwatch 2, nie oszukujmy się, to jest praktycznie to samo co Overwatch 1. Eee, kosmetyczne zmiany, dosłownie, tam się pojawiają nowe postacie, ale to można było wydać normalnie w tym. Dali jakiegoś dziwnego Battle Pasa, którego trzeba grindować niesamowicie, trzeba wydać masę pieniędzy w ogóle na to, żeby kupić postacie. Postacie. Ja mam o tyle dobrze, że miałem starego Overwatcha, więc mam te postacie odblokowane po prostu. Nie rozumiem tych decyzji, ale nie rozumiem tego, co Blizzard robi z Overwatchem już od dawna. Więc... Dla odmiany z tego, co pamiętam w Fortnite w karnecie ekipy chyba mhm. jest w tym sezonie, że masz PW do tego dorzucone. Tak, rzeczywiście coś takiego było. Myślałem, czy nie kupić nawet sobie tego karnetu, bo tam Ci zostaje wtedy ten tryb PW. A bo zostaje, bo ja go raz prostu, kupiłem, nie. pograłem sobie, zobaczyłem, tak okej, okay, sprawdziłem, mm -hmm. ma to jakiś tam attention span, że da się pograć, ale nie na tyle, żebym kupował to oddzielnie. Natomiast wyjście naprzeciw w tę stronę, a Blizzard robi odwrotnie, znaczy odwrotnie, zabija ten tryb w ogóle go nie dając, a panie Blizzard. Nie rozumiem, AAA, wiesz, duża firma, która ma środki na to, żeby ktoś pracował nad tym trybem PVE, rzecz, którą obiecujesz... I o sobie zawierasz po tym, jak już ludzie kupili w gierkę, pograli trochę, już mówią, że jest słaba, no to tym razem je, je usuniemy się ten PFO, bo już tak nie gracie. Nie no kocham. i teraz chyba już koniec z tymi rzeczami, bo to hashtag nikogo już w tym momencie, jeżeli chodzi o Overwatcha. To no, prawda. Ale bardzo mocno zainteresują Was newsy planszówkowe od Patrycji z Plansza, o którą serdecznie pozdrawiamy. Patrycja zawsze w, w dółbie takiego świeżaka, że ja już nawet nie mam co szukać później. I na przykład ciekawostka jest taka, że rozpoczął się 45. już polski mad handel, gdzie gracze wymieniają się planszówkami, podają listę swoich tytułów, może je zapisywać, wypisywać i później to się zestawia. Można wystawiać się jeszcze do tej niedzieli, czyli do końca pierwszego etapu. Później wchodzi następny etap mm. i deal się robił. Super sprawa. To fajne, no. Bo raz, że w formie eventu masz masę grup, masz masę. Kilka znaczących grup na Facebooku w, 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 polskim, mm -hmm. gdzie tymi grami można handlować, a. Jeżeli się robi z tego event, jeszcze coś się dodaje, to jest taka dodatkowa mobilizacja, aktywizacja tego, żeby to się działo. No, oddziało. albo wrzucasz w Missing Out i może ktoś się przynajmniej czymś wymienia, tak? To pewnie każdy siedzi i poluje na nie wiadomo co i próbuje tam jak najlepsze dile ubić. To też może trochę urealnić ceny, bo wystawianie gierek za jakieś niebotyczne pieniądze, bo może się sprzeda, mm -hmm. które wiszą, 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 są sprzedawane, a się nie sprzedają, nie do końca tak zadziała jak w taka wymiana, taki no tak. Potwierdzona data planszówek w Spodku na ten rok. Jest to największy w sumie chyba w mhm. Polsce spodek. Spodek to na pewno, bo nie mamy więcej kosmitów nigdzie. Trzeba się niestety wybrać do Katowic, bo tam jest spodek, jeśli nie wiedzieliście, a pojechać tam można między 9 a 10 września i wtedy będą ludzie, którzy się interesują planszówkami, jest duża szansa. Wiem, że nie możecie odczekać, się uwielbiacie jak opowiadam Wam treść memów zamiast je po prostu mm. pokazać. Widziałem mm. zdjęcie, stoi parka. Yy w tle spodek i komentarz, jak moniki jakieś tam zablorowane. E, e, stoi ta parka chłop z dziewczyną. Ewa, co to za UFO? A sam, to, to Marek, mój mąż, żadne UFO. Autentyk, po prostu, wiesz, jakaś grupa spodek. Wzięła Grywa do siebie ta. pani, tak. bardzo mocno. <grywa> Polecamy. Grupa spodek, spodek. <grywa> spodek, spodek. <grywa> Okej. Okay. To fajnie, pośmialiśmy się, he, he, śmiechom, żartom, nie było końca, ruszyła kampania Apex Legends The Board Game, mimo że jeszcze 20 dni zostało do końca, to gra ma już nazbierane bliżej niż dalej do półtora miliona polskich złotych, a potrzeba tylko banieczki, żeby zostać wydana, no po prostu Proszę. budżetowa produkcja. No, 2165 bokerów w tym momencie, które zdecydowało się wesprzeć ten niesamowity skirmisz, dla od jednego do sześciu graczy. Nie wiem, Oni tam jak mają liczone. jakoś poradzić sobie, próbować poradzić sobie z mechaniką Battle Royale na planszy. No to po prostu zrzucamy na planszę ludzi i się bijecie. Tak jak wszystkie inne skirmiszowe gierki, które są tańsze niż ta gra, która w najmniejszej wersji kosztuje 80 dolarów. Jak za darmo? Euro nawet. Euro dolarów. Tak, ale to nie masz wszystkich wtedy teamów, nie? To musisz sobie Dokupować, dokupić troszkę więcej no i żeby kupić wszystko, to trzeba wydać 255 uraczy. Wtedy masz grać różnymi... Ale jest innowacyjny system kombatu. Ciekawe, ile kostek trzeba rzucić i ile trzeba czeków zrobić, zanim strzelisz w kogoś. A może to kostkami się rzuca? A, w ludzi. No i wiesz, to, to tak. To 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 No tak. Wtedy będzie innowacyjne, rzeczywiście. Jeszcze kostki powinny być, wiesz, w takim jakimś pyle otoczone albo w farmie, żeby tak. było widać. Okej, okay, no, szanujemy w takim w, razie. Wtedy działa. Apex Legends. No właśnie, nie wiem, czy widziałeś tą y, ciekawostkę, którą na, namierzyłem razem chyba z Patrycją. Patrycja, się, ja już nie pamiętam. Z ostatnim nie pamiętam. Chyba Patrycja, Patrycja. Jeżeli myślicie, że Haven to spora gra, to nie wiem, czy widziałeś Aeon Trespass Odyssey. Mhm. Bardzo możliwe, że będzie to najbogatsza pod względem ilości treści w sobie. Myślę, że wypadałoby sprawdzić. Drugi dodruk tego jest już z całym nowym kontentem i będzie dostępny jeszcze przez 19 dni na Kickstarterze. Tutaj natomiast autorzy chcieli zebrać 226 tysięcy naszych polskich złotych, a ma już podany 9 baniek, czyli dodruk był słuszny. No, to jest, to jest taka gra typu: kupię dużo pudeł z wypchanych plastikiem i zapłacę za nie 500 euro. Tylko tamto też plastik plastikiem, tak, faktycznie tak wygląda. I jeszcze masę książek popakowanych tak, w oddzielne tak, 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 żeby się tak. otwierał sukcesywnie. Żebyś przypadkiem nie przeczytał tego wcześniej. To jest ciekawy przykład, bo Gloomhaven, który jednak ta treść wynika z czegoś, z tych mechanik tam zachwytych, z tego grania, to czy nie idzie się teraz już w masę? Zawsze się idzie w masę, bo póki ludzie będą kupowali, to dajesz trochę więcej, żeby trochę więcej zarobić, nie? <laughs> tak naprawdę. Tylko ile to da fanu, czy tylko zarobku? Czy skończysz tą gierkę w ogóle? Nie, no bo skoro to jest, wiesz, nie wiem, 600 godzinna kampania, no to może być problem. Bo gier jest coraz więcej. Nie? Ja zakładam, że ktoś, no. kto kupuje te wszystkie duże tytuły, tak jak Chris napisał, site na przykład, czy inne tego wszystkie typu możliwe. wielkości, wszystkie możliwe, no to one Ci przychodzą z poślizgiem dwuletnim, ale przychodzą. Gdzieś tam kiedyś. Tam. 15 site. No dokładnie tak. Wracamy do newsów komputerowych, żeby wam nie było, że tylko o planszówkach. Wczoraj o 17.00 wystartował Epic Mega Sale i potrwa do 15 czerwca, również godziny 17 naszego polskiego czasu. Co w programie? Ciekawie skonstruowana ćwiara z Czyli dostajesz 25% mhm. na wiele tytułów AAA-owych. Tyle, że zakup jednego już po zniżce musi przewyższać tam chyba 69 zł, 70 mhm. prawie zł. Jeżeli kupiłeś, to dostajesz ciarę na następne i tak możesz pach, 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 pak sobie z, jednego, z jednej gry generować następny kupon. Oprócz tego, co tydzień jest jedna gra za darmo, w tym tygodniu jest to Death Stranding. Mhm. 25 maja, dowiemy się, jaka jest następna niespodzianka. I żeby jeszcze tego było mało, ile możesz dostać ze swoje własne pieniądze, to masz jeszcze 5% cashbacku od wydanych środków na następne zakupy e, zakupki w Epic Store. No to taki każdy gra klasyczny. Fajnie, bo jeżeli ktoś rzeczywiście czeka i chce tam gdzieś sobie pokupować gierki, no to będzie miał taniej. Ale pytanie, ile kupisz y, gier, których tak naprawdę nie potrzebujesz, bo jest 5% taniej. I jeszcze do tego może Ten... się to kombi z kuponem na ćwiarę taniej. No pewnie tak, no jakoś to tam działa. Fajnie, że takie rzeczy robią. Mogliby po prostu tanie gry sprzedawać triplejowe. Ciekawe kiedy dojdziemy do kolekcjonerstwa cyfrowego. Tak jak jeszcze jest powiedzmy sens zbierać mhm. gry na nośnikach fizycznych, czy to w zwykłych wydaniach, czy w kolekcjonerskich. Ludzie się flexują tym, ile mają płyt na półce, czy kadrigów, czy do, do, do dowolnej platformy. Chociaż to ta to już najmniej, bo do PC-ta ciężko kupić grę ciężko na kupić płycie. Kupić grę na płycie, <laughs> nośnik się skończył. Wow, właśnie odkryłem, że dopiero no, dość na konsolach jest ta pudełkowość. No tak. Sensowna. Ja mam gry na PC-ta na płytach, to ostatnio nie wiem, kiedy kupiłem, ale to było z 10 lat tam pewnie. Też nie pamiętam, kiedy kupiłem. No. No, większość komputerów nie ma w ogóle czytników w CD. Tak, no, już napędy przeszły do Lamusa. No. E, tak ta, ta, teraz ludzie będą się napinali, wiesz, kolekcją w Steamie. Mam tyle. Ciężko wiesz, co screenshota zrobić. No Ale to, jak chcesz zobaczyć, to idź do Igora Igor ma na, tych, na Steamie tych Gierek. Kupuję na masę. Nie wiem ile tam tego jest. Zaraz tam... Igor nas zaspamuje skrinami z Steam'a. Byle mieć. Diablo 4 vs. Zelda Tears of the Kingdom. Tak? To porównujemy teraz. Hack'n'Rolls'a z. Weekend. Aha, okej. Okay. Zainteresowanie. Gatunkowo. Okay. Gry są moim zdaniem nieporównywalne. Sam będę obserwował siebie i wam o tym opowiem, w jaki sposób będzie to agregowało moją uwagę. No, tak jak powiedziałem na początku audycji. Ja w ten weekend Diablo nie dotknąłem. Nie odpaliłem. No bo nie było po co też trochę. Nie było po co, nie chciało mi się użyć po raz kolejny pierwszego aktu na pamięć, gdybyśmy się zebrali ja z tobą i jeszcze dwie osoby i się uparli, że tego smoka ubijemy, to może byśmy w tę stronę dążyli, ale to przed weekendem, czyli tydzień temu. Hmm. Musielibyśmy wiedzieć, że mamy na to czas. Tak. Miałem zdecydowanie za mało czasu grania w Zeldę i zrobiłem sobie w głowie takie zestawienie. Pamiętam jakie emocje gracza wyzwoliła we mnie Zelda Breath of the Wild. Hmm. Absolutnie genialna gra na Switcha i siedziałem to. Katowałem całą wtedy przerwę świąteczną noworoczną. Aż nie skończyłem. Później tak grałem, że aż COVID mnie dopadł. O patrz, to widzisz to przemęczenie no, nie? No. Ty mi przywiozłeś i podrzuciłeś pod drzwi. Phoenix te, w Immortal Phoenix Rising na PS5. Wtedy. A to było wtedy? Aha, tak, to chronologicznie to nie wiem, przez COVID mogę no. nie pamiętać. I grałem trochę jak już tam gdzieś tam byłem na siłach, żeby grać i to było takie mm -hmm, no, tania podróba. No tak, to piękna gorsza Zelda, nie? Po prostu. Gorsza o wiele Zelda, mimo że graficznie lepsza, świat ładnie namalowany, ale nie ma tego czegoś. I teraz jest sobie Diablo, nie zostawiam tego gatunkowo, tylko zobaczymy, jak sobie pogram w Diablo po tej Zeldzie. Skoro hmm. teraz odpalam tą Zeldę znowu i patrzę, że wow. Złośliwi nazywają to, że o, to mogło być DLC, to mogło być Zelda 1,5. Nie zgadzę się, bo nie ma przyskoku graficznego jakiegoś ogromnego. Są pewne rzeczy, które wyglądają lepiej, są bardziej poprawione. Jest masa artykułów, jak to switch na Switchu odpala, hmm. jak to się nie poci, ale wygląda more or less podobnie. No tak. No ciężko zrobić coś lepszego na Switchu po prostu. Tak. To, już, to już wiadomo, że, że tak. wtedy to był pod max. No. Natomiast gameplay'owo ta gra tak angażuje jest tak zrobiona narracja, jest tak skonstruowany świat, że chce się tam być. Wyszedłeś z, z tutoriala w ogóle? Tak. Okay. To e... słyszałem, że ludziom zajmowało. Tak. Dość w ogóle, czasu. W ogóle to, to jest też bardzo fajne. W jakiś sposób jest skonstruowany tutorial, to już jest jakby gra. Hmm. A później, jeszcze jak dochodzą jakieś nowe rzeczy, jakieś nowe mechaniczne tematy, to też są omawiane okienkami, jak to zrobić. Okej, okay, no to jest spoko. No i najgorsze. A potem wychodzisz na otwarty świat i masz nagle wiesz. Okazuje się, że możesz robić rakiety, czołgi, mechazordy i cokolwiek. No właśnie. Tam sobie nie wymyślisz tak Ja, naprawdę. jak doszedłem, w, na, do, do, już zostałem wypuszczony na otwarty świat i była pierwsza taka kubka rzeczy, z których można coś zrobić. Tam to, też mm. było kółka. Od razu zrobiłem samochodzik. Mm. Najpierw nie jeździł. No. Nie chciał jechać. Coś się o kołach. Nie, koła źle zamontowałem ośkę przed nią tak pochyliłem, że nie chciał jechać. Zrobiłem ośki z belek w ogóle, chyba nie trzeba ich robić. A no. później to poprawiłem, zamontowałem się i nikt już jechał. I sobie pojechałem. Przejechałem sobie całą łąkę, zobaczyłem, że jest to bezcelowe, mogłem dojść, bo do niczego więcej mi to się nie przydało, ale można. No tak. Później to się wykorzystuje. I cały czas jesteś zaangażowany w tę grę. Cały czas jest coś do roboty. Co innego chciałem powiedzieć, zanim wspomniałeś o pojazdach i tego, co Kądzik znalazł, to zaraz powiemy, bo... Lubi znajdować tak. takie rzeczy. Że zastanawiam się, na ile jest to gra dla kogoś, kto nie grał w jedynkę. No. I tak samo jest w przypadku God of War Ragnarok i God of War, ten pierwszy nordycki. Mhm. Jak grałeś. Okej, okay, tam, tam jest jeszcze te streszczenie na początku, ale to pokazuje taki ciekawy trend inny. Do dominującego dzisiaj trendu, na który, poświęci, na który poświęcimy, poświęcimy resztę czyli remaster, rework i e, e, rezarobek, re, re, <laughs> że dostajesz dwie części, ale czujesz się z tym dobrze. Ja nie mam poczucia, że coś tracę, że albo jestem oszwabiony na hajt, albo cokolwiek. No Nie, no jestem wręcz szczęśliwy, że gra w takiej formie, daje mi więcej niż poprzednia. Trafia, że jest to A, kontynuacja no. poprzedniej części. Czy to jest kontynuacja historii, nie do końca? Bo jest to nowa mm. historia z tymi samymi bohaterami. Tak ale jakbyśmy, jeszcze większy fan. Kurczę, to tak jakbyśmy się kłócili, czy. Ale to też jakby przykład Nintendo. Czy gry od Mario to jest to samo, czy nie to samo? Bo w sumie trochę skaczesz tym samym wąsatym typem. Nie? <grym> I tak. I nie, bo ja bo rozumiem, bo, że jest bo... Hyrule, nie? Jakby to no. samo miejsce, no ale wciąż masz dodatkowe rzeczy, nie? Masz tam dodane te wyspy, masz podziemia pododowane jakieś, tak. które są tam gdzieś. No i teoretycznie to jest to samo, ale teoretycznie w każdym Call of Duty tak samo, strzelasz z karabinu. W przypadku Mario, to jak pograsz w Odyssey, to masz inną mechanikę, całkowicie, no i tak. Świat, i, i jak 3D, 3D, tak. 3D, Nie ma pudełka? Nie ma. Nie ma. A mi się Mario bardziej, 3D World? Mi Podoba mi się bardziej w ten 3D mi World też, właśnie. No. Mi też, to jest inna, a tutaj jest... No tak, ciężko powiedzieć, tylko że jest dobrze. Ale właśnie, czemu zmieniać coś, co działa, nie? To, no mówię. Skoro no, można zrobić no, ja, ja bym to podsumował takim zdaniem, że mm, y, lepsze nie jest wrogiem dobrego, mm. i tutaj widać to jak na dłoni. Jeżeli chodzi o. A nie, nie ma szans na Game of the Year. Wiesz, no, tak, bo nie można głaskać psów. No, nie można petować psów. O, to jest dziwne, że tego nie zrobili. To jest dziwne. Takie... Gra jest patchowana nawet. O dziwo. To nie jest Nintendo, które jak wydaje, jak plęszówki, że zrobiono i koniec, tylko ma być teraz patch. Mm -hmm. Może zmienił. No, myślę, że tak. Dziwię się, że tego nie zrobili, jakby to jest, wiesz... To musi być standardem. Mark napisał na naszym czacie, że grając z o Zelda ma wrażenie, że twórcy odrobili pracę domową i dodali do Tears of the Kingdom wszystko, czego brakowało w pierwszej części. To skąd, Marku, wiedziałeś, czego ci brakuje w pierwszej części? Bo jest to dorobione faktycznie, natomiast cały nowy zestaw pewnych tych skillów specjalnych to tak w tej samej grze... W ale inne zupełnie podejście. Światek tam mogło być delce. No nie mogło być, skoro tak jak przed sekundą wspomniałeś, masz trzy poziomy świata. No. A, nie wiedział. No i widzisz. To no, jest, no. nie wiedzą, czego mu brakuje. Ani dodali no, Nie, nie się spodziewał myśli. się dostał. Tak samo jak ja. A Chris napisał, że Switch nie jest w stanie przeciągnąć głaskania psów. To bardzo jest bardzo tak możliwe. Obstawiam. Bo tam wtedy fizyka włosia. Tak, i trzeba to jeszcze się i zrobić zmieniu. tą opcję, że tak jak Joy Con em głaskać. Mm. A, Albo minigierkę cały czas. Tak, tak no. I, I wtedy. Proszę bardzo, Tam i tak jest tyle mechanik, tyle różnych rzeczy, że jestem pełen podziwu, jak oni się z tym wyrobili i zmieścili to na mm. Kardridżu. I właśnie tu jest ten aspekt kolekcjonerski gry. Kupiłem wersję z premedytacją pudełkową z cardid'em. Rzecz jasna, wiązało to się ze stresem czy dojdzie, mm -hmm. bo no tak. na naszej switchowej grupce każdy licytował się i każdy się cieszył, jeżeli już miał to w drodze do paczkomatu, czy kurierem do ciebie. No nie wszędzie się tak ładnie wyrobili. A ja miałem też szczęście akurat właśnie koryzałem z ale to w Polsce jakoś tak mamy z tymi wysyłkami, nie wiem dlaczego. Powinni po prostu robić nas na jak ludzie i tyle, by się stało w kolejeczce. Pewnie chwilę. że tak. I wtedy byłoby prościej. Y to znalazł. Kądzik oczywiście znalazł wszelkie możliwe wersje kształtów falicznych oraz mecha zrobionego z elementów, które może sklejać z zdolnością Fuse w Zeldzie, który zamiast, um, um, zamiast Benisa ma miotacz ognia. I no, <grym> no, Najsilniejszy kształt po prostu na świecie, no, nie, nie da się tu... Konrad znalazł jakoś w ogóle. No, cies, tak u... Cieszę się, że przetrząsnął całe płacie internetu, żeby znaleźć <grym> masę rzeczy. Ja Odbijając się od jednego artykułu, znalazłem zestawienie, gdzie. Zelda with Benis po prostu wpisał tak. pewnie i nie tego szukała to dostał. Czemuś wpisał. Nie, nie oceniajmy. Każdy ogląda te portale, które chce. Tak. Mam nadzieję, że. Ale znaczy, po mojej tablicy na Twitterze mogę sądzić, że wszystkie z ponad 10 milionów osób, które kupiły Zelda, bo tyle właśnie osób kupiło najnowszy tytuł od Nintendo, robi coś z tymi Benisami, bo cały mój Twitter jest zarzucony. To jest aktualna wiadomość 3 dni od sprzedaży, co napisał Forbes. Tak, 3 dni od sprzedaży, pewnie teraz jest tego dużo więcej. No. I jak popatrzyłem na te zestawienie, które jest tam dalej w artykule, to raczej ciężko mi pomyśleć o tytule, który w tym roku mógłby jeszcze przegonić. Zobaczymy, co będzie z Diablo, tylko że wszystkie inne tytuły na tej liście to są tytuły multiplatformowe. Tutaj zwróćmy uwagę, mhm. że jest to ekskluzyw Nintendo. No właśnie, że tyle ludzi ma w ogóle Switcha. To jest, wiesz. Autor artykułu policzył, że gdyby liczyć revenue, czyli dochód z tego wszystkiego po naj... cenie najniższej kopi, to przekracza 700 baniek. No nie ma się Zelda. oszukiwać, bo tu do tego wszystkiego dochodzą ci. Tak jak mówisz, te ekskluzywne wersje y, gry. Mhm. No ale mamy też Amiibo, które można dokupić i całą masę gadżetów, na których też się zarabia przy okazji. Mm, Zelda właśnie, bo. Pamiętam, że ktoś tam wrzucał na grupkę tą Switchowców, że w Media Ekspercie, czy gdzieś tam, była cała półka bo z Zeldą i rozmawiałem ostatnio z Gosią Mateusza i ona pojechała właśnie spojrzeć już nie było następnego dnia żadnego. Aha. U nas w nikt nie Ładne. gra na Switchu się okazuje. Wcale. Zelda wszystko. Tak. Microsoft powinien się uczyć moim zdaniem, a nie tutaj rzucać podkłady graczom innych platform ostre bele ponieważ PlayStation na Twitterze swoim napisało w dniu premiery Zeldy, Have fun up the highlands. Czyli bawcie się dobrze i super sprawa. No, no tak, wychodzi no to gierka. Ma, się wiesz. Działa to w dwie strony. Co do Diablo. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać mm. drużynę. Ja zapomniałem, a jednak nie wiedziałem, że Piotr Franceski jest tam na dobre podpisane. Ja tytule. w ogóle wypadło mi to z pamięci tak samo i sprawdzałem sobie tylko ten dubbing, dubbing gdzieś tam puściłem jakiś gameplay na YouTube. I myślę, no skądś kojarzy typa. <laughs> a, i ja no, 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 rodzina A Rodzina zastępca, no, dokładnie przedzie, tak. Aj. Ależ ten Filip dorósł. <laughs> no, obiecanki, zacanki, a wiadomo co dalej. Mhm. Ja sobie nadrobiłem i nawet on jest w tym, z tym bardziej upośledzonym cinematiku otwierającym. Znaczy upośledzonym dlatego, że jest na renderze gry, bo gdzie już Aha, cała postać no idzie no do jaskini. Tak. Jeśli chodzi o sam początek Diablo, znaczy, to nie jest spoiler, bo to widzieli wszyscy. Mhm. I tam już jest ponoć, nie, ponoć no sprawdziłem, tam tak, już jest franczeski. Tak, tak, tak. Jest narratorem normalnie w całości. A widziałeś oficjalny gameplayowy trailer, który został. W nie, właśnie nie dawno? puściłem, bo nie mieliśmy internetu dzisiaj. No to tam jest taka trapowo współczesna muzyczka, jest pokazana walka wszystkimi możliwymi klasami. Fajnie, fajnie nie, skrojone widziałem. i Tu no. Tłusta intensywność akcji. Kto grał, ten wie? to jest po prostu w takiej pigułce. I na sam koniec rzecz o Diablo, Rod Ferguson, menadżer marki Diablo, twierdzi, że tytuł nie będzie pay to win. Zastanawiam się czy to. Obietnica wyborcza, ściema sprzedażowa, czy święta prawda i faktycznie season pass będzie czymś takim, że będziesz chciał to kupić, a nie będziesz musiał. Wiesz, co jest najgorsze? Wcale nie musi być pay to win. Może być pay to progress faster. Pay to bla bla bla. bla. Teraz oni wymyślają jakieś przeróżne rzeczy i na wszystkich tych wywiadach, wiesz, mają pewnie powiedziane, mówcie zawsze konkretnie, że nie będzie pay to win. No oni powiedzą, no, no rzeczywiście, jak już będziesz na tym dwusetnym poziomie, to macie paragony równe wszyscy, tak? Tylko, że jak ktoś zapłaci, to ma szybciej ten paragon, a jak ktoś nie zapłaci, to ma wolniej. Nie musi tak być, to takie po prostu gadanie. Tylko zobaczymy, jak gra wyjdzie, bo obietnice wyborcze to nam składają co 4 lata. Ja powrócę, jeżeli chodzi o pieniądze, do tematu rentowności. Sprawdzaliśmy to, mówiliśmy takie podsumowania ile zarobiło Diablo Immortal Diablo Immortal za miesiąc, no coś tu się zgadza w kalendarzu, będzie rok od premiery, mm -hmm. wyjdzie wtedy Diablo 4 i te słupki spadały z tych 30 iluś baniek miesięcznie do 11 pod koniec zeszłego roku, teraz to się kręci gdzieś w okolicach pewnie maksymalnie kilku milionów, jak na tak ogromną korporację, jaką no. jest część Activision, czyli Blizzard to nie jest dużo i na taki tytuł. I teraz do czego dążę? Do tego, ile oni chcą, żeby Diablo 4 im zarabiało. Jeżeli będzie to Hondalne pay to win, które będzie krótkim kaszlem trwającym jeden rok, czyli tyle, no może dwa, czyli tyle co COVID, to wtedy ta gra nie będzie zarabiała jak Diablo 3 przez dekadę od premiery. No właśnie, nie sądzę, żeby oni chcieli powtórzyć błąd, no bo to jest błąd mhm. z monetyzacją Diablo Immortal. Zauważyli już, że wiesz, są wailer, czyli ludzie, którzy wydają tam całą masę hajsu w innych grach, w Pegowych grach, bo wydają dalej na Lostarka, wydają dalej na, mm, na Honkaja, na Genshin Impact, czy na inne gierki. Diablo to nie jest gra tego typu. W Honkaju wydajesz tyle pieniędzy na przykład, czy w Genshinie, bo tam masz te wszystkie losowanka, masz postać, którą musisz wylosować po prostu. I masz farta, albo masz niefarta i to można ładnie tak sprzedawać, że mówisz, no... wiesz o co chodzi. Jest jakiś procent szansy, jak jesteś darmowy, to też możesz to dostać, nie? Ja miałem o tyle farta, że grając w Honkaja na przykład, wypadły mi dwie najlepsze postacie... Bez wydawania ani centa na tą I koniec, grę. game over. Już, z, nie trzeba. Znudziłam się, znaczy znudziła, To mój błąd, mój błąd podchodzenia do gier jest taki, że jak gram, to gram strasznie dużo godzin i potem się przejadam gierku i mi się już nie chce grać, nie? I tak mam takie romanse z gierkami. Bardzo długo, po, bardzo dużo, dużo pograłem w Honkaja? Pograłem sobie i tyle, mi się znudziła. To nie ma nic do rzeczy jakby z tym, że było prości, ale wypadły mi te postacie, nie? A, I ciągle miałem w głowie, że mogę je dostać. A jak masz pay to win, że musisz zapłacić, tak jak w Diablo Immortal, mm -hmm. nie wiem, czy da się nawet wygrindować w trakcie ludzkiego życia te wszystkie najlepsze diamenty, żeby całą zbroję tymi diamentami obsadzić. Wiesz, wiesz, to widzisz, ja przeszedłem, to już to wspominam jak mantrę u nas na antenie, że Diablo Immortal wydając dwa, kupując dwa karnety, bo po prostu, żeby mieć te rzeczy, mm -hmm. nic więcej nie wydawałam. Jedną skrzynkę, żeby sprawdzić, czy transakcja przejdzie no. aplikacyjnie na sam początku, jak tylko ściągnąłem grę. Więc było ok, okej, okay, okej. Okay. U nas było okej. Okay. Diablo działało. O, Mariusz tam się zmienił. Mieliśmy na rozmowę był. ostatnio o tym, właśnie, że źle mówimy i nie mówimy cyberpunk. Tak, <laughs> i coś jeszcze. Bardzo mi się podobało, jak. Y Powtórzyłem to, co tu zawsze powtarzałem, że na Podlasiu możemy na GameStocku, czyli naszych live eventach od, odnośnie gier i chłopaki z Sokółki bardzo podchwycili też się pocieszyli. No, to jest te... cyberpunk po prostu i tyle, no nie oszukujmy się to, na... Oczywiście wzięło się to, ten temat, jak Sandro nie mówię, że się nie mówi God of War. God of War. God of War. God, God. God. of ty God. God. Co ja w UK jestem? <stans> <stans> <w UK stans> <stans> God, God of War. Ball of War. Ball of War. Jemy Także no. <stans> Więc będziemy już nie wymawiać nigdy samogłosy. Nic, Nic już nie powiemy nigdy. Nic. No. <stans> strasznie. <stans> głodowy. Chodź od paliwki, jak następnym razem wsiądziemy nam internet, to, <stans> to, <stans> to zrobimy zdjęcie obok jakiegoś gifa, coś na i tak przez pięć minut będziemy śpiewać. I ludzie będą tak, że to kino eksperymentalne. Tak. Czy widzieliśmy trailer nowego Mortal Kombat? Oczywiście, Marku, że widzieliśmy i mamy to na naszej Fajne. liście. ale Chris Godo. To faktycznie jest po krytyjsku. Lepiej niż tak. słownik. No. Ale zanim do tego dojdziemy, to powiem wam jeszcze o. AMF, O AMA. <laughs> <"Wah, I'm> <laughs> <"Wah, I'm abandoned." laughs> For, Albo to byłby... No Warhammer 40 000 Boltgun. Boltgun, ty. Po niemiecku. Wcześniej zapowiadany przez nas enigmatycznymi trailerami doczekam się wreszcie pełnoprawnego, oficjalnego trailerka gameplayowego i we mnie wy, wy, wywołuje to fajne wspomnienia, ergo dobre emocje, bo przypomina Duke Nukem 3D, dobrze sobie radzi z pixel artem i, i miodna akcja. Plus te takie, to ktoś użył tego terminu w Boomer starek, Shooter. Boomer Shooter. 2,5D, ale rzecz. to nie jest 2,5D, bo to jest 3D, tylko ze sprajtami 2D. Czyli 2,5D. No 2,5D to jest. <laughs> <laughs> Muszę sprawdzić te terminy. Dobra, ten. Ale przygotowałem sobie 2D terminy i nie wiem, czy to już teraz, ale teraz powiem. Czy wiesz, jaka jest definicja remasteru? Remasteru? Że robimy coś tak samo, jak było, tylko ładniej. Dobrze, bo to jest po angielsku remaster, remaster refers to changing the quality of the sound or the image or both of previously created recordings in the audiophonic, cinematic or videographic. The term digital remastering and digital remastering are also used. <laughs> tak, specjalnie z tym akcentem, żebyście nie mówili, że w innym języku to tak. tego. Remaster odnosi się do zmiany jakości dźwięku obrazu albo jednego i drugiego. Wcześniej zrobionych nagrań, bo też nie było nagrań. Więc to do gierką komputerowych, potraf... A wiesz, to jest rework. Że Robisz od nowa i zmieniasz Make changes to the original version. Final something. Fantasy VII to zrobiło, bardzo dobrze im poszło. No właśnie, i teraz się zastanawiam, jak to jest, bo tutaj to jest nowa gra. A, ale o czym rozmawiamy? A tak o życiu. <laughs> Okej, okay, <bo ja> właśnie <laughs> zgubiłem. Na przykład. Było pytania no, ale nie do końca. Było no, co, nie, ja sam sobie... A pytasz ja o kamerę? sobie camera? rozmawiam w głowie, się nie przejmuję w ogóle. Okay, no właśnie ten, zauważyłem. Do, 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 <laughs> Dobrze się bawią ludzie i ty też. <laughs> Bolt gun jest nową grą, tylko no. zrobioną jak stary, dobry Duke Nukem no, Bo jeszcze. to się nazywa boomer shooter wtedy. Dlatego <laughs> jest boomer shooter? Dla <laughs> <Do> starych ludzi. <laughs> Ja, będziemy, ja będę grał w nie. No ja Gryłem. wiem. No. <sadzionaire> Ale nie tylko. Let, retro Lovers albo jak już powiedział Mariusz, Boomer Shooter, to jest coś, co się doczekuje teraz tych rzeczy, które definicyjnie Wam opisałem z Wikipedii oraz Oxford Ox 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 Dictionary, <sadzionaire> to druga była z tej właśnie <sadzionaire> oceanu wiedzy. Nie wiedziałem, mogę zmienić tego właśnie. O! Więc <sadzionaire> wracając do tematu. Lords of... Lords of the Fallen Bierzemy tutaj po prostu Lords of the Fallen Po testowaniu y W ekskluzywnym dużym dusz... <laughs> <laughs> Powinę sobie, że mieszka w Anglii <laughs> <legla>. <laughs> Więc jest gra Nazywa się Lords of the Fallen <laughs> Karolina widać na Twitchu Za pierwszym razem słyszała Boobershooter <laughs> I, I była smutna, że to nie jest Boobershooter Jednak no właśnie, potwierdzam up Lords of the Fallen w ekskluzywnym, długim trailerze <laughs> gameplayowym Lords of the Fallen Lords of the Fallen in it <laughs> ja się zastanawiałem się dlaczego to jest ekskluzywny nowy trailer i skąd ta podnieta myślę sobie, wait a minute przecież mhm czekaj, to jest nowe, nie nowe, o co Kaman? Mm. Co, I, I sam się złapałem na tą pułapkę, jak ja redagowałem tutaj sobie tego niusika, że jest to mm, nowa gra, a to nie jest nowa gra. No nie jest nowa gra. I ja jako wzrokowiec przypomniałem sobie okładkę tego łysego Adasia w zbroi, pomalowaną gębą, <noise> Aha. bo on nie wygląda jak okay, to jest tylko bardziej jak nasz podlaski Adaś. I myślę, kurde, faktycznie, przecież to było nawet w PS kiedyś dane. A bo... teraz jest w lub piątce engine. Będzie miał ciężko. Powiedział What the rynku. fuck, albo jak to mówi moja mama, What? A fuck. What the fuck. No. Y tak, Lords of the Fallen y Bloodborne, który też będzie miał y remake, czy tam remaster, czy tam rework, jak to będzie brzmiało, ale na PC też się pojawi. Bo rozumiem, że czas płynie szybko, ale niedawno chciałem rozbijać pad od PS4. Zaraz Bloodborne. Dark Souls 3 y y będziemy robili y remake'a. Już. Przedsprzedaż szyła, hmm. będzie można kupić tą grę jeszcze raz. Tak, bo można, po, jak lubisz. 13 października na PS5, i Xbox Series i Steamie. Chris napisał, że może teraz będzie dobrą grą. <grystanie> A jak nie będzie dobrą, będzie ładną, bo no to tak. już z trailera widać. Żeby nie mówić tylko o, tych, co za, to o tym, co za nami i znowu przed nami, to powiem wam, co jeszcze do końca maja wyjdzie. Wczoraj wyszedł Firmament. Grałeś taką grę Myst, czy ty, ty nie wtedy kasztanem? Byłem, na pewno. To było na płytach. Skoro mnie sobie. pytasz. Było Myst, a druga część to była Raven i tam była taka grafika 3D, dopiero wkraczająca, ale już, ale już okrągła, i tam było Uber, trudne zagadki. To ja grałem w Atlantis z podobnym czasem. Chyba później z, z tego studia i naprawdę ciężko. A to, to, to gra albo się kochało, albo się od niej bardzo szybko odbijało. Mhm. Bo to trzeba było się ci główkować to takie <noise> escape roomy Ale na levelu Uberhard. Klikanie randomowo, to co rozmawialiśmy na games ostatnio? No właśnie nie do końca, tam kli klikanie. nie nie, to nie, po nie jak point point and click, że łączysz cokolwiek z czymkolwiek y -hmm, i y o wyszło tak jak tam był przykład Curse of Monkey Island, że absurdalne rzeczy, tylko te zagadki trzeba było naprawdę rozkminić, bo inaczej to tak jakbyś e, liczył na to, że taki zamek szyfrowy w walizce randomowej no, tworzysz. Tak, w w takie były zag... podobne rzeczy, no nie takie straszne. No. The Outlast Trials, Trials, czyli horrorek. Outlast było, ale jest. Mhm. Wczesny dostęp osiem, też wczoraj. Lego 2K Drive. Coś tam, z Lego się ścigasz pewnie. No, będziesz jeździł, mam nadzieję, że samochody będą się rozwalały <laughs> i wie, i klocki kloków. latały, no <laughs> After Us, przygodówka narracyjna. Dużo ludzi lubi. Amnesia. The Bunker, kolejny horror na tej liście. My Miasma Chronicles, strategia akcji z turową walką i elementami RPG. To nawet fajnie wygląda, bo tak. Hmm. Dużo rzeczy w sprawie męczy. Star Trek Resurgence. Narracyjna reakcji będąca interaktywną kontynuacją serialu Star Trek: Następne pokolenie. Nie oglądałem nigdy Star Treka. Próbowałem, nie grałem próbowałem też. Próbowałem, grałem kiedyś Star Treka jakiegoś, bo miałem, przez to, że nie było tak dostępnych gier, to miałem na płycie po prostu Star Treka, z wow. którego mój tato skądś tam wziął i włączyłem go sobie parę razy w ogóle nie Ale serial. Nie, gienka, o, gra okay. jakaś tam była. Serial próbowałem oglądać, no. ale. W, nie podeszło. Należałoby teraz sobie zadać pytanie, czy mm, atrakcyjne tak samo Star Wars gierki są dla kogoś, kto nie oglądał ani No właśnie, ciekawe. No. Warhammer 40 000, Boldgan 23 maja, 25 mówiliśmy o tym The Lords of the Rings Gollum, to ma być przygodówka akcji z elementami RPG i System Shock Remastered. System Shock remastera? Tydzień bez remastera, nie w tej dekadzie. 30 maja. <laughs> Raczej się nie uda. Może robią te remastery właśnie po to, żeby nie cofano im licencji do starych gier, tak jak to się ostatnio dzieje. I gracze na Reddicie skarżyli się, że nie mogą grać w Mafia 3, jeżeli mieli ją przypisaną do PS Plusa. No i to jest problem, bo tak samo było ostatnio na Steamie, jakąś gierkę też usunęli też się zrobiła to straszna imba. Gdzieś tam pomimo tego, że ja pierwsze słyszałem o grze i zakładam, że nikt w nią nie gra, ale usunęli, no i nagle sobie wszyscy przypomnieli, że to, co kupiesz na Steamie, to w sumie nie jest twoje. Tylko to wypożyczasz od Steam. No o, otóż to, chciałem o to zapytać, no bo płacisz koszt usługi PS, Plus, mhm. kupujesz za jakiś poziom abonamentu. Jak to jest skonstruowane na zasadzie tych wszystkich umów licencyjnych między graczem, użytkownikiem a Sony, że to co, ta gra ci jest wypożyczona? Na Steamie masz wypożyczoną licencję, z tego co pamiętam. A. No i tutaj właśnie. Dlatego lepiej mieć płytki przykładem, ale parę innych gier się pojawia. No tak, tylko że to jest nadal rozmowa na zasadzie, czy kupujesz grę jako grę, czy pójście w stronę abonamentowych z Aha, gier. No tak. No. no bo PS Plus to jest jednak usługa, dostajesz te gry, masz bibliotekę, tak samo jak z Xbox mm. Game Pass. Zakładam, że po prostu, no ale w sumie nie wiem. No bo to było dziwne, jakby, zrozumiałbym gdyby to było tak, masz grę, możesz grać w nią przez miesiąc, nie, jakby PS Plus. Mhm. albo masz grę i ona każdemu kto ma PS Plusa się przypisuje do konta, nie, a tu jednak musisz wejść, kliknąć, zaakceptować jakieś tam warunki, umowy i dopiero wtedy cię jakby dodają do koszyka twojego, tak, no bo to jest zakup teoretycznie gry. Tak, nawet darmowe gry jak dodajesz do koszyka to za 0 zł złotych tak, kupujesz no masz zakup, te nie? Ra rachunki. Tak. No, Chris pisze Blot, bo on jest cudowny, no. Michał to tester, który z nami kiedyś pracował z platynową nawet Bloodborne'a. Niektórzy, tak jak Bartek, mają 3000 godzin w Solsy. No to... Są różne formy self-hatingu. Jeden lubi skakać na spodochronie, drugi lubi podwieszać się Chodzisz na łańcuchach. Po <laughs> Ale podwieszać się na łańcuchach przez kółkę wbite w to twoje To prawda. Kto, co, co lubi. Ty znasz no. taką osobę? No? Ja też znam taką osobę. Ale to Czyli nie jest... 100% osób <laughs> <laughs> lubi się podwieszać. <laughs> Tak samo jak Bloodborne. Tak. Ja mówię, że jedyna gra, i to sobie zapamiętam, gdzie po prostu Ray Delay nastąpił, i mm -hmm. nie rozwaliłem pada, bo pad był niewinny. Tydzień temu mówiliśmy o grze tak krótkiej, że można było ją przejść całą i zwrócić w legitnym czasie, który Steam uznaje, czyli dwóch godzin. Natomiast twórcy Dead Space wyszli naprzeciw i udostępnili możliwość testowania gry przez 90 minut, czyli półtorej godziny. I możecie sprawdzić samemu, czy w tym czasie narobicie w nachy, czy nie narobicie, będą pełne, czy nie. Jak narobicie, to greku pewnie kupicie, a jak nie, to brak profitu i pójdziecie dalej. No i teraz temat, o który nas zapytał czat. Zapytał czat, ja, ja będę, w sensie Mortal Kombat 1 zostało zapowiedziane, to już wcześniej Myśleliśmy, że będzie jakaś jedenastka, coś tam, bo to był taki dziwny strasznie klip, w którym zegarek szedł, 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 doszedł do tej dwunastki magicznej, czy tam jedenastki, nie pamiętam, i zaczął przeskakiwać. No i okazało się, że Mortal Kombat będzie, ale będzie nazywał się jeden. Tak to ma wyglądać teraz. Nie wiem dlaczego w ogóle tak bawią się z tymi cyferkami, zamiast albo dodać coś nowego, albo przejść dalej, bo to nie będzie remaster, to będzie nowa gierka z nową mechaniką w ogóle. To jest reboot, to jest reboot. No I, wiem I będzie zupełnie inne niż, niż teraz, bo to będzie trochę tak, jak grałeś w Tekena tak, turnamenta. Że no. grasz, dwie postacie wybierasz. Jedna postać jest główna, druga postać jest jakaś tam wspomagająca i ona coś tam ci będzie pomagała robić. To tak, to tak, że nie grasz było grasz dwie No właśnie, o to chodzi, że nie było. A, re reboot fabularny, bo Mortal Kombat ma na tyle skonstruowaną, skomplikowaną fabułę, że trzeba ją było przypomnieć i ciężko było wymyślić coś nowego. Ej, jest turniej. Jak się kupi w przedsprzedaży, to się dostaje tego, jak mu tam... shang Tak, właśnie. Zakładam, był na koniec, pokazałem. Ja, cały czas, tylko może przestanę w końcu. Cały czas mam mieszane uczucia z powodu tej wiecznej epoki remasteru, rebootu. Jest 2023 rok i wszystko zmierza w tę stronę, żeby to dekada taka była. Mhm. Tak jak miałeś lata 70., 80., 90., Zastanawiałem się nawet dzisiaj Maćkowi, yy, który był naszym gościem na GameCastie, zadam takie pytanie: czy, czy jego zdaniem to jest świadomie robione? No na pewno, to co gadaliśmy, to, to tak. jest granie na nostalgii, na tym, że kupisz, ale nie rozumiem tego w przypadku Fightera, bo mm -hmm. możesz sobie zrobić Rooster, po skład postaci, tak jaki ci się podoba. Tekken <grym> i Street Fighter, które też teraz wychodzą, to no, nie mają problemu z tym, żeby dodać jakieś tam rzeczy, nie? W sensie, no. Możesz dodawać cokolwiek, jakie chcesz postacie i, i uwarunkować to, jakby uzasadnić to czymkolwiek. powiedzieć o, wrócił do tego, nie? I na napisałem do Maćka w taki sposób, czy żyjąc w epoce remasteru, reworku, robi rebootu robimy to świadomie? Filozoficzno mhm. antropologiczne właściwie pytanie, jak się no. noć parę dekad ja odpowiedział pewnie tak, ale nie wiem, czy konsumentowi ta świadomość cokolwiek zmienia. I to jest dobra odpowiedź bardziej wprawionego, mądrzejszego ode mnie badacza, mhm. bo no faktycznie... To nie jest tak, że ludzie przestaną kupować te tytuły, tylko kupują to, co daje rynek. Wcześniej mm. kultura w dobie przedinternetowej, lat po, woj po II wojnie światowej, od 40, 50. lat, liczmy w mm. górę, była dyktowana z góry. Była kultura alternatywna, była ofowa, później to się rozwijało, ale jednak trzeba było mieć jakiś zestaw zdolności, coś umieć, stworzyć, no. się przepchnąć, i to było dystrybuowane. Teraz y nie wiem, czy do tego znowu wracamy, bo wszystkie te Remastery Rebooty mm, dają nam w kółko to samo. 10, 20, 30 lat temu te same gry. Tak, 20, spokojnie się. No, 30 nawet, tak, bo Mortal Kombat to przecież 190 to, 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 to lata. O jezu, myscy, myscy, no, tak, to jest No tak, to jest To nie jest gra, która no, była no. 15 czy 10 lat temu. No, wiesz, tak, już, tak, 10 tak. lat temu to był Skyrim. No, nawet więcej. A tutaj dostajemy coś powtórzonego i powrócimy od... Przypomnijmy wam, gdzie jest nadzieja. Rozpatrywaliśmy to we wtorek z ludźmi i kiwaliśmy sobie głowami z publicznością. Indyki. Mm. Tam jest twórczość. No. E, więc zobaczymy. To mnie dziwi, że to wyjdzie na PS5, na Xbox Series i na Switcha. No właśnie. Aczkolwiek we wszystkie Tekeny... We wszystkie. W Tekeny wcześniej dało się na PS Vita nawet grać. Więc myślę, że to może, że da się tam to wsadzić. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Po prostu, bo to... Fajnie, że coś wychodzi na Switcha, ale zawsze ja mam z tyłu głowy to, znaczy mam taką nadzieję, że po prostu ją zrobią brzydszą na Switcha, a nie będą ją robili, wiesz. Tak, że to zrobią po, skrajnie to jak, pod Switcha. To nie Zelda. Japończycy mają tajne kody jak to pisać prawie, gry no. na Switcha i się nimi nie dzielą. No w to, w to u nich tam wiesz, tak, lata. Bo m, m, ja nie czuję się źle grając z Zelda. To jest, mm. już to, pamiętam, że mówiłem to chyba przy Breath of the Wild, mm -hmm. że na przykład masz ten świat, on wygląda jak wygląda, nie jest to Horizon, nie musi być, ale jak są jakieś wybuchy, animacje, to są tak fajnie dorysowane. Tak, że bardzo ładne no, tak, no, tak, W tak, tym fakt, no. akurat tylko momencie. No. Deep Rock Galactic, key art i data premiery ujawniona. I tutaj czerwiec szykuje się nam bardzo tłusto, bo wiele ciekawych rzeczy, zaczynając od Diablo, Critical Corruption, bo takie będzie, będzie z... nazwa. sezonu. No, tak naprawdę nie nadajemy problemu. na żywo, my, my ten, to później się wytnie. To jest nagrane. A. Critical Corruption będzie się nazywał ostatni sezon, bo już raczej z tego, co Dewowie zapowiadają, nie będzie, będzie nowa grapa, tak, bo Ghost Chip Games, czyli teraz Ghost Chip Publishing pójdzie dalej. Fajnie by było, jakby wydali coś takiego, idąc za ciosem, no bo to jest ogromna społeczność graczy. Myślę, że zrobią Deep Rocket w po prostu. Ty ja zmieniają ja systemy, myślę, bo ten system tutaj lupowania jest taki. Nudny, nie, nie oszukujmy się. 15 czerwca na pc tak 22 na konsolach. Walka z rok z litofagami, bo taki jest przeciwnik, wejdzie w ostateczny poziom, i ten przeciwnik, który jest na tym key arcie, to tak właśnie wygląda, jak. Drop pod taki. taki. Taki, bo w poprzednim sezonie były te bardziej technologiczne mhm. a, bestie, przeciwnicy, a teraz te już takie skażone i to tak może razem. Ja, ja się jaram, no faktycznie. No, się problem w domu. Będą musiał być w diabolach. Ty jeszcze grać w Diabla, a wiesz. Niektórzy będą chcieli grać w Deep bo to Mam jeszcze jednego PC-a, dosyć mocnego, i kombinuję, żeby go pod Diablo też przystosować. Laptopa. Myślę, hmm. że pociągnie. No, myślę, że spokojnie. A poza tym nie będę się też nie Diablo... będę miał problemu. A, będzie razem. A ona się na PS4. W co? Na w Deep Rock Galactic. sama będzie grała? O to mi chodzi. Będę miał problem. No, <laughs> <laughs> no właśnie. <laughs> bo, pojęcie koledzy nie czekają. Jak pójdzie poziom, to wiesz. Oj, oj, oj. No i to jest ten Fear of Missing Out, właśnie, który ma Diablo, dlatego trzeba więcej zapłacić, żeby grać trzy dni wcześniej. Ja mam w ogóle teraz ciasno, bo jeszcze jest Zelda, w którą mam ekstremalnie mało czasu, żeby grać. Czy nawet nie nastawiam, że ci ten kartridż pożyczę. <laughs> Ty jeszcze jedynki nawet nie, nie wiem, czy no w ogóle nie, będę, nie będę nie ich kończył na pewno. Bardzo dużo ludzi teraz, patrzyłem po necie, gra w jedynkę. No wiem, Z ale tego powodu, że chcą czasu. zagrać w dwójkę. To nie jest gra, która w jakiś sposób. No, właśnie to jest też piękne w Switchu. W żaden sposób się nie zdezaktualizuje. Można tak, sobie no. swobodnie cieszyć się jedyneczką i później jeszcze mieć tą perspektywę, że będzie dwójka. Bo w momencie, jak skończyłem jedynkę, to jest mm, takie rzadkie uczucie, kiedy skończysz ogromną grę, i jest ta taka pustka, o kurde, fajnie byłoby coś hmm. takiego jak. Immortal Phoenix Rising nie dało tego wcale. Hmm. Natomiast Breath of the Wild, a teraz Tears of the Kingdom. Super się uzupełnia, no. więc tutaj jak. Tutaj Switch spokojnie może jeszcze sprzedawać to przez spory czas. No też mówi, że nie będzie nowej konsoli póki co, więc. Ale ten patent. Nie, no pewnie nie, ale ten patent sprzedawać, czyli starymi tytułami. Aha, o tym mówię. Że ludzie no, grają tak. teraz w Breath of the Wild masowo i dopiero później będą grali. A myślę, że tyle, co sprzedali tej Zeldy nowej, to już nic nie muszą sprzedawać do końca życia tej konsoli, <laughs> także <laughs> raczej to nie ma z tym problemu. Pewnie jeszcze jakiś Mario wjedzie niedługo po film. Wyszedł. Myślisz, że na tej fali mogło coś tam kombinować i tworzyć? Myślę, że tak. Dużo dzieciaków bardzo na tym, na tym do kina chodziło. Nie wiem, czy nie zauważyłeś, bo mi ten news przeleciał i jakoś przypadkiem znalazłem, że unijni regulatorzy zatwierdzili transakcję przyjęcia gamingowej spółki Activision Blizzard przez Microsoft o, o wartości, jakby ktoś nie wiedział, 69 miliardów dolarów. 69 napisało CNBC. My jak tu siedzimy, już biegniemy kupić Xboxy, żeby pograć w Starfielda. No, szczególnie po premierze. Co teraz wyszło od nich? Co było? Do... Za dużo gier do dupy wychodzi. Microsoftu? Redfall. O, właśnie. Beth Bethesda, tak to, tak. to też. No. Napawa optymizmem, że tak powiem. Bardzo. E, myśląc o No Man's Sky, który jest ma obiecywał podobną rzecz, czyli tysiące planet, po których będziecie mogli podróżować i każda będzie żyła swoim niesamowitym życiem po wydaniu Redfalla właśnie, to Starfield, który jest kombo obydwu tych rzeczy, będzie wspaniały. No będą mieli problem z tą problemami, bior biorąc pod uwagę gęsty czerwiec y wielu różnych rzeczy. A to Starfield teraz już wychodzi. Powinien. I jeszcze nic nie pokazali. Z Super nic, sprawa. Nic, uh, tylko zapewnienia tego gościa, że to absolutnie Nie, no to na pewno reglerze. będzie dobre. Diablo nie będzie pay to win. Eee, <laughs> <laughs> wiesz. i wszystkie gry, które wydajemy będą dopracowane, tak? No zapewnienie jest masa, tylko nic nie jest pokazane. A przecież łatwiej byłoby pokazać, dać uchylić no, robka. Tak by działało, to pewnie by pokazali, no, tak jak szósty, 0, 0, 9, 2, 23. Tylko nie wiem, czy to jest data napisana po amerykańsku czy po polsku. To klasycznie. No, myślę, że Czyli to jest wrzesień jednak. Albo nie. <laughs> Albo dziewiąty dzień 6 miesiąca. to jest... 6 września, sprawdziłem. A, 6 września. Gdzie na gry online, gdzie jest napisane po polsku, w Ży. Więc jeszcze kawałek. Nadal nic nie widać. Większość tytułów tej klasy już to buduje. Tak. Chris dobrze napisał. Własna gra też. Jak będzie działać na premierę, to będę w szoku. To jest ten, to jest ten case, gdzie masz 50 gigapacza na Day One. Nie? Moje jedyne obawy co do przyszłości to są takie, że. Asteroida. Fallouty. I tyle, co z tej transakcji wybuchniemy? A, jakby gierkowej. <laughs> to też, ale coś. No. No. A kiedy wyszedł ostatni? Dawno był Fallout. New 76 Vegas było? Byłem. New A, Vegas 77. było wcześniej. No mówię o prawdziwym Falloucie. <laughs> no bo to był multi jakby, nie? W sensie 77 No Ale co ty, ja tam... No, jako tak, jest inaczej zbudowane. Ehm, można się tym cieszyć, co? Nie, nie neguję tego zupełnie, chodzi mi o taką wiesz, RPG-ową totalnie e, gierkę. No może zatrudnią AI. rok. Do tego. No to... Kawu czasu. 5 no, lat. No, ale to jak na bts no, jeszcze wiesz. To jeszcze trochę sobie. powydają na lodówki. Nie wiem, czy widziałeś w AI coś się ciekawego wydarzyło? Jak z deepfake, pierwszy deepfake, który wzbudził uśmiech na mojej twarzy i pomyślałem, że to fajnie zrobione. Ja widziałem wcześniej deepfake, który budził uśmiech na mojej twarzy. <laughs> to nie wątpię. <laughs> uśmiech w dłoni. The Wims. Fellowship. Whimsical. Wimsical. Musical Musical. of Fellowship. Trzeba, wiesz, się wczuć trochę w Gandalfa. Za pomocą AI zrobiona interpretacja filmu Władcy Pierścieni, jakby to robił Wes Anderson. Jest to cały kanał, który robi takie rzeczy. Super sprawa. Fajne, ale mimo wszystko tutaj wciąż widać te takie raczkowanie jeszcze trochę całego AI, bo to z, wygląda jak zbiór klipów, wygenerowanych krótkich filmików, nie? A nie coś pociągniętego w spójną narrację. Ale wygląda zabawnie. Jak już nie będziesz widział, to znaczy już podłączało na nas już to wiesz. No, czekam. Myślę, <grym> że mimo, że tak, tak sobie obliczałem w głowie, <grym> to wielu profesorów teraz, że to szybciej nastąpi i wykładniejszy wzrost, Z tak nieumiejętnie robiono, że mi się wydaje, że raczej bym obstawiał, że. Taki ogromny zgrzyt może nie nastąpić y, za naszego życia, ale jak tak, to już na pewno jak będziemy już na marturze i wszystko nam jedno. Czy będziemy grali rękoma, czy podłączone. No wiesz, muszą cię jakoś umieć dobrze wykorzystać, jak już będziesz w tym stanie, wiesz, letargu w bańce, nie? Póki nie da się z ciebie czerpać energii, to po co cię zamykać? Na razie chodzisz i oddajesz podatki. Definicja tak. Przykład murów, murówek na autostradzie. Hmm. Tonący brzydwie się chwyta szkoda, że nie okama. Google niedawno zaprezentowało, jak w najbliższej przyszłości mają wyglądać odpowiedzi z wyszukiwarki mają mieć styl konwersacyjny. Co to oznacza? To oznacza to samo co ChatGPT. GPT. More. Tak. Jakie są zagrożenia? Halucynacje AI. Jak nie wiecie co to znaczy, to znaczy tyle, że AI się myli i jest święcie przekonane, że mówi wam dobrze i możecie w tym konwersacyjnym stylu, jak to Google ogłosiło, też udowodnić ten błąd. Mhm. No i co wtedy? moim zdaniem coś jest nie tak z, z googleowym modelem tego, co chcą zrobić z wyszukiwarką, i to jest takie naprawdę takie, wiesz. Szczególnie, że co robili tego Barda zamknęli go po chwili, dosłownie. Hmm. Chcieli po prostu, wiesz, pobiec za czatem GPT czy za, a nie, Bing, to to samo, co chat mhm. GPT. Chcieli, wiesz, nadążyć, a wyszło, że jednak troszkę za szybko. A i nie do końca, bo jak pytałem, och, tylko Bing też może kłamać i to jest. To... Kolejne spore mm. zagrożenie, nie nieświadome podawanie nieprawdy, tylko kłamanie, bo pytałem Binga, używając go przez Skype'a mm -hmm. oficjalnego, jakimi narzędziami się posługuje, to twierdzi, że to nie jest chat GPT, tylko że to jest e, autorskie narzędzie Microsoftu, gdzieś tam wspomagane innym No ]ami. właśnie, to jest, wiesz, nakarmiony, ma takie, taki zestaw danych, o którym mówi, no i to jest problem, tak, bo będziecie o tym mówił, bo on... Wcale, programuje, nie? wcale nie daje mi to w tym momencie jakiegoś większego dostępu do wiedzy, To raczej spłycenie tego. Strasznie mi irytuje w ogóle, że na Skype jest ten mm, czat podłączony, no. bo mi wyświetla non-stop czerwoną ikonkę przy Skype, bo mnie pyta, co u Ciebie, w czym no. Ci mogę dzisiaj pomóc i nie da się tego odznaczyć. Ja to klikam i Usuń to dnia znowu jest. Zablokuj go. No właśnie sądzielnie w ogóle, nie wiem, czy to da się zrobić. <laughs> OpenAI szykuje się do udostępnienia sztucznej inteligencji na zasadach open source. Profesor Dragan ostrzegał w wielu materiałach chociażby w tym na kanale sportowym, co wam wklejęliśmy, że hodowanie własnych AI na własnych laptopach może być ogromnym zagrożeniem. No mm -hmm. i proszę bardzo, w, można robić coś źle, wszystko jest robione źle. O, z ciekawych rzeczy mówiliśmy też o. Re, nie mówiliśmy o review bombingu, ale mówiliśmy o remasterach, reworkach i re, re, wszystkim. Tutaj masz jakieś Nowy termin wymyśliłem. Mm -hmm. Film Piotruś Pan i Wendy zgarnią tak. Nisko nie, oceny, tak, tak dużo niskich ocen, że Walton jest serwis postanowił wyłączyć możliwość oceniania przez publiczność, co wyłapał serwis na ekranie.pl i nasz tester Kowal. My za to wyłapaliśmy, że możliwość oceniania powróciła i na dziś społeczność internetów ocenia ten film na 11% przy 5000 plus recenzji. Pytanie, czy nie lepiej mieć nawet niższy procent niż w ogóle wyłączone komentarze. Bo jak ja wchodzę na film na przykład na YouTube i widzę, komentarze są wyłączone, to nie oglądam zwyczaj tego filmu. Ha. Bo coś się z nim nie tak. No, ale to nie jest najniższy wynik, jaki na ten Tomatos można znaleźć, bo niesamowita królowa Kleopatra, która wyszła, to ma ten wskaźnik na poziomie 10% czy mniej ma teraz już? 2% tak. czy tam czy, nie wiem ile teraz ma publiczności. 3% publiczności, 10 tysięcy ponad y, ocen i 15% y, 13 review od y, znawców, krytyków, <grytyków>, przepraszam. No, niesamowita sprawa, bardzo dobrze zrobione. Wychodzi na to, że jednak y, ludzie nie łykną każdego bullshitu, który nie nie chcemy zrobić. Wy... jak zaserwować. do tego podejść kulturowo, bo Właśnie jest tam to wciskane. Egipt pozwał Egip Netflixa tak. na duże pieniądze za to, jak to wygląda. Cały czas to się dzieje, a mimo wszystko dalej jest robione i macie, jakby chłoncie, Masy już tak nie bardzo chcą chłonąć. O dziwo. Więc no jakby ileż można wciskać ogromnie drogie produkcje za ogromne pieniądze w to wpakowane, żeby zrobić ogromną sprzedaż, które są szajsem. Mhm. Ale film Five Nights at Freddy's otrzymał oficjalny teaser. Ciekawe, czy główny bohater też będzie musiał wskazywać i klikać, żeby przeżyć i zakończyć ten horror. No, ciekawie mnie w ogóle, do kogo będzie kierowany ten film. No bo to jest jakby franczyza dla dzieci. No bo ta gra jest dla dzieci i te wszystkie zabawki są dla dzieci, a film z tego, co y, wygląda, to będzie horror po prostu. Mm -hmm. I co zabierz dziecko do kina, zobaczy, jak to będzie wyglądało. Rodzice, którzy niespecjalnie znają się w temacie, dziecko mówi... Nie grali. No tak. mama, a zabierz mnie na, na Five Nights at Freddy's. I rodzic mm -hmm. idzie z dzieckiem, no bo zazwyczaj chodzi na taki film, a tam, wiesz, siekana. A, no, Masakra to... piło mechaniczno-teksańska. To, to tak jak... Słynna scena z Fight Clubu, gdzie Tyler Durden pracował jako kinooperator. No. Doklejał kilka klartek. Tak, tak. tak. Tych, co koniec szuka w internecie. <laughs> falicznych. <laughs> tak. I później siadł i o, no, no. wiesz, nie? To I jest i to, wszyscy tak, to, 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 A tu masz tak cały film. No. Za tydzień przewidywalnie i miarowo wjeżdżają do kin Szybcy i Wściekli dziesiątka. Kiedyś dawno temu wspomnieliśmy wam, że Szybcy i Wściekli jedenastka przed w ogóle jeszcze tym, jak dziesiątkę miałem wjechać, będzie ostatnią częścią tej epopei, jakże wspaniałej. Okazało się, że nie do końca, bo wind diesel się wysprzęgił i dwunasta część będzie ostatnią, finałową częścią trylogii, czyli jeszcze przed premierą dziesiątkę. Zawsze myślałem, że trylogia oznacza trzy części. Tu będzie dwanaście. No, ja myślę, że to jest tak, że wiesz, teraz zastępuję jednego aktora green screenem i jajami nie pamiętam, jak on nazywał, ten, który zmarł. Mm -hmm. No i on tam będzie w filmie. A, będzie, tak, <laughs> będzie. Czy jego brat go będzie grał? i Jego brat chyba będzie go grał i będzie miał nałożony na siebie jakieś tam wiesz. To, co ma na przykład. Mam nadzieję, no. że nie jego. Ale za parę lat, jak już wszyscy oni poumierają, no to będą wszyscy generowani. A ja i ludzie będą dalej chodzić i oglądać. Paul Walker napisał w tak. na czacie. Paul Walker, tak. Ja go pamiętam. odróżnieniu od Adama Drivera, który no. mógłby w tym grać. <laughs> tak. No, nie, nie mój typ. Ja obejrzałem chyba z jedną część tych szybkich i wściekłych, i nie czekam na kolejną, tak. Ja też, jakoś pierwszy. Tak, tak, tak. tak ale... To, co Ty, mes nawijał, ten typ mes, w którymś tam w swoim kawałku. A ten? A ten typ mes, że się nie chodzi do kina w Polsce. No, chyba, że gra coś w Vin Diesel, to zabiorę starą. na sens. A co na to Netflix i to spadło na z Nienacka za pomocą adaptacji, adaptacji filmowej książek Zbigniewa nienackiego, wjeżdża, Pan samochodzik i templariusze. I jak zobaczyłem plakat i zobaczyłem ten samochód pana samochodzika, to byłem bardzo miło zaskoczony, ponieważ ten samochód pana samochodzika wygląda tak, jak go mniej więcej sobie wyobrażałem, czytając książki. O kurde! Bo oglądałem te stare Pany Samochodziki filmy i tak jest spoko jako kino, ok, ale książki, ułah, to tak jak Hobbit pisany, no. ten, rozmawialiśmy o tym nieraz, książka i Hobbit ten filmowy. Mhm. No, te stare też tak trochę... Tepa. Ja to nie czytałem Pana Samochodzika, bo czytałem Dziką Mrówę, była taka seria i tam tamy i coś tam. A, to co raczej to się... te książki. Pasom chodzi, to była wspaniała, przygodowa literatura dzieciństwa. No, też czytam inne po prostu, jakieś tam, mm -hmm. w które mi pani poleciała, polecała na Kozłowej w Bibliotece Publicznej. To no, tam sobie tego sporo brałem. Mateusz, dzień dobry, spóźniłem się. Nie, nie spóźniłeś nie, się. Jest okay. Zapraszamy was. Czekaliśmy na... na ciebie od 14. Zapraszamy was za tydzień. Czekaliśmy Ciebie na 14, ale skoro już jesteś, to będziemy bardziej yy, zdecydowanie z, z, zmierzali do końca. I tutaj ciekawe dane Grzegorz Marczak udostępnił na Twitterze, nasz Maciek wytropił, a Grzegorz wy, w komentarzach zapytany skąd je wyciągnął te dane, to od Gemiusa. Hmm. Czyli nie sobie napisał, tylko firma, która bada internet i wszystko. Dotyczą www, www w, w plus apek. I chcemy wam powiedzieć, jak wygląda struktura współczesnych kablówek online pod względem ilości wiza w Polsce. Pierwsze miejsce Netflix, kto by się spodziewał? 12 milionów 815 tysięcy i 10 osób, co zawłaszcza 42,85%. To są konta online jakby? Popłacamy tak. konta. No z tych ludzi jest dużo więcej. <grym <grym to, to, to <grym bardzo <grym możliwe, no. z wiadomych powodów. 12 bań, to strasznie, strasznie dużo. dużo. Drugie miejsce Disney Plus. Ja właściwie teraz zobaczyłem, jak oglądam archiwumik z innych rzeczy, to głównie Disney Plus. Mm. I to jest już 4 miliony 467 tysięcy i 150 osób, 14 i 97%, prawie 15%. Sporo dalej, jeżeli mówimy o podium, bo jedna trzecia. Tego no. HBO Max, też 4 miliony, ale niecałe 200 tysięcy. Też 14%, później jest Player. Teflonowski, później jest TVP, później Kanal+, Plus, później Amazon Prime Video, później Sky Time, Polsat Box Go i zamyka pulę na dziesiątym miejscu Via Play. Player ma chyba najlepszy, w sensie ktoś, kto tam wymyślał ten system płatności, ma największą banię do tego, bo tam wszystko można oglądać za darmo, mhm. tylko trzeba oglądać reklamy. Zobacz, jak musieli nawalić reklam, że aż 4 miliony osób prawie yy, premium. A można skąd wiesz, premium? Nie wiesz, że to są. nie lidowe. wiem. Tutaj nie ma zestawienia, czy to okay. płaci, czy nie. Nie, nie, nie. Okay. To mogą być ci i ci. Pisałem, że to ok czaje. W TVP jest płacący. podobny system, że to się płaci i nie płaci, coś tam da się jakoś to robić, w tym A bo publiczna week. telewizja, rzeczywiście. Oho. W każdym <laughs> razie to później już jest tak 4, 3, 2, miliony, 2 i Viaplay Play zamyka stawku 2, 91 tysięcy. No. Kiedy, czy wszyscy ludzie mają czas na oglądanie <laughs> tych wszystkich platform, powiem ci? Bo w Polsce nie ma tyle osób? Nie ma. Właśnie. Jak policzyć, to już przekracza tak. obywateli. To oszustwo. Coś jest nie tak. wiesz, że teraz będziesz mógł się uczyć anime i oglądać y, języki naraz. Na Szumiem, Mam crunchyroll. Premium akurat, więc. Więc Crunchyroll łączy siły z apką językową Duolingo, aby pomóc widzom nauczyć się 50 najpopularniejszych fraz padających w popularnych serialach anime. Pamiętajcie, że ci wszyscy degeneraci, którzy płacą za Crunchyrolla, to myślę, że znają więcej niż 50 fraz po japońsku. No nie ma się czego, czego uczyć. Bardzo fajnie, zobaczę, sprawdzę sobie i powiem wam, jakie są te. Czego tu mnie nauczyli. Już to działa. Tak, przyjdę za tydzień i będę mówił. Konnichiwa! Des. Mariusz na otwarcie ja się japońskiego w ogóle w szkole. Tak? No. To nie źle. Niektórzy mają angielski, rosyjski. Ja Mariusz miał japoński. Miałem dodatkowy japoński, bo tak się złożyło, że byliśmy w prywatnej szkole, tylko trzeba było przekonać dyrektora. Że tam ileś tam osób musiało się zapisać. Chodziliśmy my po klasach i zapisywaliśmy przypadkowych ludzi. <laughs> mieliśmy zajęcia. prywatne praktycznie. Czemu nie? 10 osób. Chociaż okazało się, że japoński jest dość trudnym językiem i szybko nam się odechciało japońskiego. Zostaliśmy przy oglądaniu anime po prostu. Nie wiem, czy widziałeś ostatni, nasze znaczy ostatni, jeden z y, ostatnich genialnych tweetów Ilona. Już wiemy, po co kupił sobie Twittera. On napisał, że Soros przypomina mu magneto. Aha. I, po, i, to, i to taki tweet. I miało być to jakieś wow. ofensywne, więc... Y, Któryś z, nie, nie, też znamienity komentujący, skoro Ilon odpowiedział, nie powiem, który, możecie to sobie sprawdzić, jeżeli wam się chce wchodzić na Twitter. Ilona Moska powiedział, że faktycznie mają bardzo wiele wspólnego, bo obydwaj przyjęli Holokaust i obydwaj chcieli ratować nadziei ludzkości, jako postać tu i tu mm. i, i rozwijać. A on napisał, że to nie, o, o to mu chodziło. Nie, mu chodziło. Mu nienawidzi ludzi. Są no no tyle. Tak. No, i ktoś dalej podrążył, poszukał, artykuły wyszły, i wychodzi na to, że po prostu Soros sprzedał ogromny pakiet akcji Tesli. To mm. dlatego nienawidzi ludzkości. Czaja, no tak, musi tak być. Nie chcę, żeby samochody paliły się dwie doby tak. w lesie. To może nie do końca taki złoty intersek się okazuje. No, nie wszyscy jeździmy te sami jeszcze. Co? I nawet nie myślimy o tym, żeby przypadkiem kupić z drugiej ręki jakiś samochód, z będzie taniej. I na koniec podsumuję sobie, ile byłeś najdłużej na zwolnieniu lekarskim. No z tydzień myślę, że się trafiło. Z tydzień się trafiło. To jest jesteś absolutnie tak. minimalnym rekordzistą, jeśli chodzi o najdłuższe, bo znam dłuższe z powodu różnych kontuzji, chociażby moje, mm. a kontuzji trochę w życiu było. I Ian Clifford to Brytyjczyk, który od 15 lat przebywa na zwolnieniu lekarskim i co miesięcznie pobierał, bo, albo pobiera właściwie, 4,5 tysiąca funtów wynagrodzenia od IBM, który jest jego pracodawcą, można tak powiedzieć, wcześniej był to lotus, to został wykupiony przez IBM. No, niedawno pozwał swojego pracodawcę, domagając się podwyżki. Tak, za siedzenie w domu, bo wszystko idzie do góry, więc czemu jego pensja nie poszła do góry? No, jak się, jak się chce, no to wiesz, no to. Wszystko, wszystko można. Wszystko można zrobić, to prawda. I nam się zachciało zrobić Wam dzisiaj późniejszego Gamecasta. Cieszymy się, że byliście z nami mimo spóźnienia zafundowanego nam przez dostawcę internetu, tak. a właściwie nie dostawcę. Dostawcę. <laughs> Oby nigdy więcej. Za tydzień o stałej porze. Jeżeli to, łącza będzie stałej. Jeżeli łącza będzie działało, zobaczymy, co będzie w poniedziałek, jak przyjdziemy. Mm, no i to tyle na dziś. Bawcie się dobrze. Udanego weekendu. Słonecznego. Cześć. Cześć.